Dzień dobry, kochani. A dzisiaj z Monix w Ogrodzie jesteśmy w Łodygowicach, a jest to w Beskidzie Śląskim pomiędzy Bielskiem, Szczyrkiem a Żywcem. Pokażę dzisiaj i nauczymy się razem, jak nawadniać rośliny. Co robić, by rośliny miały zawsze identyczną, odpowiednią ilość wody. A jest ze mną pan Kazimierz Cierniak ze słynnej szkółki krzewów i drzew w Łodygowicach. Panie Kazimierzu, pan tu jest szefem, założycielem tej szkółki. Proszę mi opowiedzieć, jak to się zaczęło u pana? Proszę państwa, moja kariera szkółkarska zaczęła się od szkoły ogrodniczej w Bielsku. W 66 kończyłem szkołę. Od tego okresu zaczęliśmy pomału rozwijać się na terenie Łodygowic jako ogrodnictwo. A ile tu jest gatunków roślin? W sprzedaży prowadzimy gdzieś w granicach do 1000 gatunków różnych odmian i gatunków roślin. Tutaj przyjeżdżają studenci różnych szkół na tak zwane zajęcia praktyczne i pan uczy młodych adeptów, by być zawodowymi ogrodnikami. Proszę coś powiedzieć. Proszę państwa, 50 lat praktycznie istnieje szkółka, 50 lat cały czas mamy kontakt z młodzieżą, gdzie u nas odbywają praktyki zawodowe, gdzie grupa młodzieży przyjeżdża i uczy się, poznaje, uczy się tych roślin, produkcji, sadzenia, pielęgnacji, no wszystko to, co związane jest z tymi roślinami. Dziękuję bardzo za rozmowę panu, a państwa zapraszam na pokaz przesadzania roślin i nawilżania ich. Jesteśmy w tunelu foliowym, gdzie mieszczą się ogromne ilości ziół. I na kanwie tych ziół pokażemy, co zrobić, by były zawsze idealnie nawodnione. A pokaże nam to Asia, wnuczka właścicieli Cierniak, tak też ogrodnictwo ma we krwi, a porozmawiam na ten temat z moim starym przyjacielem już, Markiem. Wyjeżdżamy na urlopy, wyjeżdżamy na weekendy, zostawiamy rośliny. Co zrobić, żeby one były zawsze bezpieczne, zawsze nawodnione i żeby nam cudownie kwitły i rosły? Moniko, najlepszym sposobem, aby zabezpieczyć nasze rośliny przed przesychaniem, jest zastosowanie takiego hydrożelu. Hydrożelu? Tak. Mhm. Ten hydrożel ma za zadanie utrzymywanie odpowiedni poziom wilgotności. Z jednej strony w momencie, kiedy przesycha nam podłoże, tak, on oddaje wilgoć, a w momencie, kiedy mamy zbyt dużo wilgoci w podłożu, on pochłania. Asiu, przesadzamy w takim razie piękny rozmaryn. Zawsze przesadzamy na wiosnę rośliny. Na początku tak, tutaj wsypujemy ziemi świeżej, nowej, wkładamy rozmaryn, roślinę naszą. Ile tego hydrożelu około należy? 10 gram na taką doniczkę. 10 gram to jest aż nadto. 10 gram to taka łyżka powiedzmy stołowa. Tak. Mhm. I wokół rośliny wsypujemy... Tak jest, wokół systemu korzeniowego obsypujemy tutaj. Ja tu pomogę Asi. I dosypujemy ziemi, tak? Uzupełniamy, tak. Uzupełniamy. Ziemi. Mhm. Świetnie. Jak często tego hydrożelu używamy, raz w sezonie? Hydrożel ma taką fantastyczną właściwość, że raz użyty nie traci swojej mocy, tak. Swoich właściwości nie traci, raz użyty na rok. No, praktycznie do następnego przesadzania on będzie działał cały czas. To jest świetny hydrożel. A co zrobić, jeśli pojawiają się już mszyce? Możemy zastosować preparat, którego karencja wynosi 12 godzin. Czyli od momentu oprysku do momentu spożycia. I to jest ten? Wystarczy, że mija 12 godzin. To jest coś takiego. On jest gotowy do użycia, tam już praktycznie nic nie trzeba zrobić, lekko wstrząsam. Tu jest napisane, że 100% naturalny, czyli jest bardzo ekologiczny. Jest ekologiczny, w 100% jest bezpieczny. Rośliny opryskujemy w momencie, kiedy zostaje zaatakowana przez insekty. Trzeba pokryć całą roślinę, tak? Aha. Powiedzmy z jednej, z drugiej strony opryskujemy. Tu mamy tymianek. Sprawa załatwiona. To może Asia albo Marku, ty? I na pewno... Cała praca trwa mniej niż minuta. Kochani, kończymy już dzisiaj i mamy dla was do wygrania kilka roślin, kilka ziół. Piszcie do nas na Facebooka Monix Film. Zapraszamy do następnego odcinka. Pa, pa!